Czwartek, 14 listopada. Nina Nocoń, witam serdecznie. Zapraszam na informacje pogodowe, co dzisiaj w naszym kraju dziać się będzie. A do południa przelotne opady deszczu mogą pojawić się na Pomorzu. Natomiast jak widać, cały czas te chmury są razem z nami. I te chmury będą przez cały dzień. Zresztą zaraz Państwo zobaczycie. Dokładamy jeszcze przelotne opady deszczu w godzinach popołudniowych na Podlasiu. No cóż zrobić, ale to będą takie opady deszczu ze śniegiem też na Podlasiu właśnie mogą się pojawić. Natomiast temperatura, co tutaj? Dosyć duże zróżnicowanie można powiedzieć, bo 3-4 stopnie wskażą termometry na wschodzie, 5 stopni w centrum, 7 stopni na północy, od 6 do 7 na zachodzie, no i na południu od 4 do 6 stopni Celsjusza. Mamy tutaj Kielce 3 stopnie, więc tam jednak ta niższa temperatura, jeśli chodzi o to, co jutro, temperatura odczuwalna, no może być o 2-3 stopnie niższa, więc weźmy to też pod uwagę. No i co w województwie śląskim? Bez zaskoczenia, drodzy Państwo, chmury. Zachmurzenie umiarkowane do dużego. No i tak będzie przez cały dzień. I co z temperaturą? 4 stopnie Częstochowa, 5 stopni Katowice, 5 Bielsko. I temperatura będzie ta odczuwalna wynosić około 2-3 stopni. Ciśnienie względne 1023 hektopaskale, a biometr będzie korzystny. Ja mogę Państwu życzyć, oczywiście mimo tej pogody, dobrego dnia.